Cześć, Mawka z tej strony. Dzisiaj w końcu jakiś nieszablonowy wóz. Udało się mi go zakupić. Jest to Laguna GT trzeciej generacji. Coupe. Bardzo przyjemny samochód z ulubionym silnikiem. 2 litry turbo, 204 konie, więc frajda z jazdy jest bardzo duża. Jeździ się tym naprawdę nieźle. Ja lubię te turbobenzyny, bo są ciche, oszczędne. No i też spierają się trochę lepiej niż diesle. Cóż mogę Wam jeszcze dodać? Auto ma bardzo niski przebieg, 106 tysięcy km potwierdzony wpisami w książce serwisowej, ale o tym później w aucie pokażę całą książkę. A tak jak widzicie, z cech zewnętrznych, alufelgi 17, jest też dopinany hak, którego tutaj akurat nie widać. Czujniki parkowania tył, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, dostęp bezkluczykowy. Coś jeszcze mamy? Chyba na zewnątrz oprócz ksenonów to wszystko. Auto prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, nie ma żadnych jakichś tam wgnieceń. Zmierzyłem go miernikiem lakieru, nigdzie chyba nie przekracza 120-130 mikronów, więc auto jest równiutkie, przyjemne. I chyba na to by było na tyle. Ewentualnie mogę Wam jeszcze dograć tutaj pod maską, ma wszystkie wlepki od renówki, kiedy miał wymieniany rozrząd i resztę takich rzeczy. Może jeszcze pokażę wnętrze tak na szybko, bo nie będzie widać fotela kierowcy, jak na nim będę siedział. Spójrzcie sobie, fajna brązowa skóra, fotele sporty, no wiadomo, w aucie typu coupe to jest podstawa. Hej, to wracamy do auta, ale wspomnę Wam jeszcze o wyposażeniu zewnętrznym, o którym wcześniej nie wspomniałem, tylko się tak zamyśliłem, zagadałem. Mamy jeszcze przede wszystkim czujniki parkowania z przodu i automatycznie składane lusterka. Spójrzcie sobie, ładnie się tutaj składają, jedno i drugie, nie ma z tym problemów. Czy coś jeszcze? Ewentualnie wspomnę o tym lusterku wstecznym samoczynnie ściemniającym się, czyli fotochromatycznym. No to zacznijmy od wyposażenia wewnętrznego, od lewej strony, jak to zaczynam. Jak tutaj widzicie, przyciski do sterowania lusterkami, sterowania szybami, typowy standard. Fotele, jak mówiłem, widzicie, to jest to skóra, czy tam ekoskóra, jak kto woli. Fotele przy okazji, fajna sprawa, są z pamięcią. Mamy trzy pozycje pamięci, oczywiście też są elektryczne. No i przy okazji, gdy ustawiacie sobie, zapiszecie daną pozycję, przy okazji zmieniają Wam się też położenia lusterek, więc jest to też fajna sprawa, nie trzeba przestawiać tego, tylko wciskamy przycisk lusterka, sobie automatycznie jadą na dół, czy tam w górę. Fajna sprawa. Dobra, wracamy do konsoli środkowej. Jak tutaj widzicie, przycisk wyłączenia ESP oraz czujników parkowania. Tutaj kierownica w bardzo dobrym stanie, ma zero zużycia. Delikatnym tutaj widać przy tempomacie, choć po prostu go często używał. To jak tutaj widzicie, przycisk od automatycznych świateł. Spójrzcie sobie też na licznik. Na liczniku jest przebieg, nie ma żadnych błędów. Mamy włączone światła, bo jest automat, a troszeczkę się ściemniło. A może nie? Nie, jest jednak. Cóż jeszcze, ładnie trzyma temperaturę, jest troszkę paliwa, nikt nie wyjeździł do końca, fajna sprawa. No to lecimy dalej, tu macie przycisk start, stop, radio, też bez zużycia żadnego, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Tutaj macie uchwyt na kubeczek, jak widzicie dostęp bez karty, można sobie auto zapalić z wyjętą kartą. Jak widzicie, jest też duży ekran od nawigacji. Nawigacja, trzeba sobie wziąć jakąś płytę, bo jest po prostu nieaktualna. No to przejdźmy może dalej tutaj do konsoli środkowej. Jest też bardzo ładnie utrzymana. Spójrzcie na ten mieszek, są tylko te jakieś tam poproszki, ale zero zużycia naprawdę nie. No ale przy tym przebiegu tak powinno być, jeżeli ktoś dbał o to auto. Auto było serwisowane, więc jest zadbane. Spójrzcie sobie tutaj, też zero zużycia, przycisk odręcznego. Przyciski od nawigacji. Tyle. Została nam jeszcze książka serwisowa. Spójrzcie sobie. Tutaj macie wpisy w Mulfingerze. Jest to dealer Renault. Jak widzicie, są dość częste wymiany. Co 10 tysięcy oleju, dlatego ten silnik pracuje świetnie. Tu macie jeszcze ostatnią przy 85 i przy 85, nie przy 85, przy chyba 45 był wymieniony rozrząd. Pod maską jest jeszcze chyba jedna wlepka od oleju.
z jakiejś innej firmy, chyba ktoś tu coś olej wymienił przy 95 tysiącach. A na potwierdzenie tego przebiegu, jak tutaj widzicie, mam jeszcze gwarancję. Ktoś sobie do tego auta dokupił przy przebiegu 48 tysięcy. Taką gwarancję przy zakupie używanego pojazdu w roku 2015. Tak jak widzicie, tutaj pierwsza data rejestracji pojazdu jest to 14 maja 2009. No cóż, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to postaram się wrzucić na koniec filmie w jakieś zdjęcia. Jeżeli interesuje Was takie auto, wbijajcie na mojego Instagrama Mavkar Auta lub też na moją stronę www. na Otomoto. Jest to mavkarotomoto.pl. Zawsze możecie zadać też pytanie przez e-mail lub zostawić tutaj jakiś komentarz na YouTubie. Jeżeli interesują Was inne auta lub podoba Wam się te filmy, które tu nagrywam, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy. Na pewno będzie się pojawiało dużo fajnych, ciekawych samochodów. Na razie na tyle, hej!